Cześć wszystkim tak, nastał ten czas w roku, kiedy zaczynamy serię Back to School. I jak co roku przychodzę do Was z filmem z ozdabianiem okładek i pierwszych stron w zeszytach. I też tak jak rok temu, ten film będzie podzielony na dwie części, bo jednak tych zeszytów będzie trochę, no i również okładki, jak i pierwsze strony. Dlatego dzisiaj zobaczycie połowę, a w sobotę kolejną. Jeżeli lubicie ozdabiać okładki, to koniecznie oglądajcie, jak ja to zrobiłam. A jeżeli nie macie jeszcze kupionych zeszytów, to uwaga, bo w następnym filmie zrobię rozdanie, gdzie wyślę jednej osobie wszystkie te zeszyty, które zrobiłam w tym filmie. I w kolejnym. Więc jeśli spodobają Wam się moje autorskie okładki, to zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie, ale jeszcze nie w tym odcinku. Jednak będę również patrzeć na aktywność w komentarzach, kto tutaj się udzielał i kto w następnym, więc możecie jak najbardziej komentować. Zanim jeszcze przejdziemy do ozdabiania, to zachęcam Was do kliknięcia czerwonego przycisku. Subskrybuj na moim kanale, aby być z filmami na bieżąco i nie przegapić kolejnego odcinka, który pojawi się w sobotę. A my myślę, że możemy już zaczynać. Zaczynamy od języka polskiego. Wybrałam sobie do niego czarny zeszyt i tutaj będzie głównie królowało metaliczne wykończenie. A jeżeli chodzi o przybory, jakich będę używać, to najczęściej będę sięgać po markery z farbą plakatową. Staram się, żeby te okładki nie były jakoś mega skomplikowane, więc dobra, zaczynamy. Akurat w języku polskim stworzyłam taką półeczkę, o ile można to tak nazwać i. Na dole oraz na górze leżą książki. W sumie leżą i stoją, bo dwie akurat stoją. Robię je w takim nieładzie. Oczywiście zaczynam od szkicu, którego za bardzo, jak widzę, nie widać. Więc postaram się Wam te szkice wszystkie przyspieszyć jak najbardziej i pokazać, jak dekoruję. No dobrze, język polski, czyli ten napis, który znajduje się na samym środku, robię takim fontem nieregularnym, żeby przypominał trochę porwaną kartkę i koloruję go srebrnym markerem. No i to zdecydowanie rzuca się w oczy. Dookoła, tak jak Wam mówiłam, leżą i stoją książki. I książki robię również w metalicznym kolorze tutaj akurat zielonym i różowym. Dodatkowo na nich też yy, rysuję jakieś tam symbole, żeby w ogóle coś tam było widać. I na sam koniec jeszcze dokładam ramkę białym żelopisem, czyli to, co ma nam imitować półkę. A przechodząc do pierwszej strony, to w środku robię bardzo podobny motyw. Mamy półeczkę w kształcie etykietki, no takiego baneru, gdzie możemy się podpisać. Oczywiście nie podpisuję żadnego zeszytu, bo tak jak wam mówiłam, będą one do rozdania i na tym banerze poustawiałam sześć różnych książek, również w bardzo podobnym stylu jak na pierwszej stronie. Możecie sobie oczywiście rozrysować, jak tylko chcecie zrobić, jakie kształty chcecie. Ja postawiłam na taką przerwę pomiędzy książkami na górze. W ogóle pokolorowałam je żelopisem brokatowym, niebieskim i takim jasnym, srebrnym, można by powiedzieć. Więc moim zdaniem wygląda to naprawdę super. Są takie delikatne, no i całość też wykończyłam pisakiem wodnym w kolorze szarym. Następny zeszyt wybieram do informatyki. I tutaj trochę tego szkicowania było, dlatego że zaczęłam od cyrkla i zrobienia kółeczek. Akurat tutaj wybrałam 5 kółeczek, wy możecie zrobić o wiele więcej, bo zależy od tego, ile symboli chcecie położyć na tej okładce. I specjalnie pokusiłam się również o czarną okładkę, żeby móc to wszystko wykończyć białym kolorem. Jak możecie zobaczyć, w każdym tym kółeczku rysuję symbol: po lewej stronie będę mieć Wi-Fi, na górze jakieś ustawienia po prawej, na samym środku małpę odnośnie np. maila, na dole po lewej stronie muzykę, a na samym dole po prawej wyłącznik, włącznik, czy jakkolwiek to nazwać. No i tak najwięcej czasu tutaj akurat zajęło mi wypełnianie tym białym kolorem. Wybrałam sobie ten z. Pędzelkową końcówką, no i bardzo fajnie mi się to wypełniało. Starałam się, żeby tego wszystkiego nie obrócić dookoła, bo wiecie, jak ma być dla Was, to trzeba się jednak bardziej postarać. I niby jest to taki prosty motyw, dosyć szybko się to robi, ale wygląda efektownie i mogę Wam też polecić tak od siebie, że można by było zrobić tutaj różne, właśnie takie bardziej brokatowe czy metaliczne, różnokolorowe albo mniejsze, albo większe. No, i ja też nie stawiałam tutaj na symetrię, tylko tak porozwalane po całości, jakby to rzecz w artystycznym nieładzie. I pierwsza strona znowu dosyć prosta. Jako, że na samym początku na okładce nie wypisywaliśmy, do czego jest to zeszyt, to w środku trzeba było to zrobić. I pomyślałam, że ten napis informatyka będzie przypominał trochę. Właśnie, nie wiem, powiem Wam, że taka inspiracja internetem mnie naszła, żeby zrobić akurat takie kształty literek, jak tutaj widzicie. Nie są to takie literki typowo z kalkulatora, w sensie, że można sobie zrobić napis na kalkulatorze, ale tutaj jest zdecydowanie więcej obłych jakichś kształtów. I w prawym dolnym rogu zrobiłam miejsce na podpis. Nie mogło też zabraknąć kolejnego symbolu. Tutaj akurat narysowałam dyskietkę. Dajcie mi znać, kto pamięta dyskietki i ich używał. Ja używałam jeszcze. Robię ją w kolorze czarnym, trochę szarego i wszystko właśnie wykańczam szarym. Robię jakieś tam cieniowanie oraz trochę turkusowego. Zresztą widzicie, jak to nakładam. Trzecim zeszytem, jaki wybrałam, jest fioletowy i fiolet wykorzystam do wiedzy o społeczeństwie. Tutaj pomyślałam o takim motywie ludzi, no bo w sumie mamy w nazwie społeczeństwo, dlatego robię dwie sylwetki. Na samej górze, nad tymi sylwetkami, postanowiłam napisać włos w nieskróconej formie, tylko na samej górze wiedza o i na dole społeczeństwie. I powiem Wam taką wskazówkę, bo w sumie to mi bardzo pomaga. Jeżeli chcecie, aby jakiś napis był na środku, to policzcie sobie, ile dany wyraz ma literek i te, które znajdują się po środku, zacznijcie od samego początku, że wypisujecie na przykład. Z i E w przypadku społeczeństwa na samym środku i później lecicie w prawo i w lewo. W ten sposób na pewno wyjdzie Wam o wiele szybciej i lepiej ulokowanie na samym środku. To mi naprawdę bardzo pomaga. A jeżeli chodzi o sylwetki, to zrobiłam je, tak jak Wam mówiłam, w kolorze czarnym i dookoła również dorysowałam taki obrys brokatowy, żeby coś się działo, ale jeszcze na sam koniec wszystko obrysowałam Białym żelopisem, szczególnie te napisy, i biały żelopis również położyłam na sylwetki, ale tylko po prawej stronie, żeby było takie oświetlenie, oraz dorysowałam delikatnie podłoże, trochę trawy. A pierwsza strona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosta, i tutaj chyba nie ma zbyt dużo do wyjaśniania, bo znowu poszłam z tym pomysłem sylwetek, i mam tutaj tył postaci, ale tylko tak do portretu. I w sumie, w zależności od tego, jaką płcią jesteście, taką sobie tutaj rysujecie. I ta sylwetka jest oczywiście w kolorze czarnym, wypełniłam ją, i obok jest miejsce na podpis, taki prostokąt. Dookoła postaci jeszcze zrobiłam przerywaną linię, i w środku fioletowym kolorem, tak żeby pasowało do okładki, zrobiłam miejsce na podpis, i również wykończyłam szarym, dodałam cień do prostokąta. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za język niemiecki, w kolejnym będzie język angielski, jakby ktoś chciał. I język niemiecki tym razem wzięłam w kolorze zielonym, ale to dlatego, że ja po prostu wybrałam sobie zeszyty w bardzo ograniczonej palecie barw, nie to co ostatnio, gdzie miałam bardzo dużo kolorów. Tutaj mam akurat czarne, fioletowe, zielone, niebieskie i chyba to wszystko. Także no miałam troszkę ograniczenie, ale jeżeli chodzi o język niemiecki, to wybrałam sobie taki symbol precla. Precla jeszcze na okładkach nie rysowałam, a wydaje się być to naprawdę dosyć ciekawym elementem, i robię go na samym środku. Wypełniam takim jasnym kolorkiem beżowo-brązowym no dobrze, może, można powiedzieć, że takim beżowym. Więc na tym kolorze zielonym jak najbardziej fajnie się prezentuje, i do tego podpis język niemiecki. Język mamy na samej górze, znowu robiłam to w ten sposób, że najpierw rysowałam, a raczej pisałam tę środkową literę, i później tę po lewej i po prawej. I język opiera się na preclu, natomiast niemiecki jest napisany już w linii prostej, na samym dole, i wykorzystałam do tego czerwony i żółty kolor. W czarnym robię obrys. Także wszystkie trzy kolory z flagi mamy wykorzystane, i do tego dookoła jeszcze zrobiłam taką rameczkę i wykończyłam wszystko białym żeropisem. A jeszcze w międzyczasie dodałam cieniowanie po prawej stronie o tych dwóch wyrazów. I przechodzimy do środka, czyli pierwsza strona. Tym razem mamy motyw troszkę bardziej skomplikowany, bo jest więcej rysowania, ale też nie za dużo, żebyście nie musieli się zbyt trudzić. Znowu mamy motyw Precli i tym razem flagi niemieckiej. Ta flaga będzie sobie wisiała od góry i na tych łańcuszkach znajdują się precelki również w takim samym kształcie jak na pierwszej stronie w sumie na okładce. Teraz robimy pierwszą stronę i właśnie ta flaga będzie miejscem na podpis, żebyśmy mogli sobie napisać do kogo należy zeszyt i Wykorzystałam do tego markery na bazie wody i one są takie zdecydowanie mniej nasycone niż te z farbą plakatową, ale specjalnie używam takich, żeby nie przesiąkły mi na drugą stronę, bo jednak te zeszyty są dosyć cienkie, znaczy kartki w zeszycie są dosyć cienkie. I kiedy pokolorowałam ten środek na podpis, no to wyszła trochę flaga szaro-różowo-żółta, ale chodziło mi o czarny, czerwony i żółty. W sumie to można sobie nakleić jakąś taśmę washi albo wykorzystać jakieś inne pisaki. Ten, kto zostanie zaszyty, będzie mógł oczywiście sobie przerobić we własny sposób wszystko co tylko chce. Przedostatni zaszyt na dzisiaj, również zielony, tak jak język niemiecki, wykorzystam do przyrody. Przyrodę robię tak dodatkowo, bo wiem, że niektórzy z Was mają jednak. Ten przedmiot, później też będę robić biologię, ale to w kolejnym odcinku i przyrodę. No, oczywiście, właśnie musiałam na kolor zielony, dlatego że robię tutaj kwiat bardzo duży po lewej stronie, w sumie zajmujący najwięcej miejsca. Ale zaczynam od napisu. Trzeba podpisać okładkę i zrobię to białym żelopisem. Polecam Wam na tych okładkach używać tego białego, bo on się naprawdę mega odznacza. Ja akurat do tych celów używam białego Jelly Rolla z sakury albo tego Uni poska, czyli markera z farbą plakatową. Podpis Przyroda jest w takim podłużnym prostokącie, i do tego dodam jeszcze wszędzie cieniowanie znaczy taki cień, który rzuca. Nad podpisem znajduje się taka urocza pszczółka i tak jak Wam mówiłam na początku, większość obszaru zajmuje kwiat. Ja zdecydowałam się na pokolorowanie go kolorkiem zielonym i żółtym. Środek zrobiłam czarny. I oczywiście pszczoła jest w kolorze żółto-czarnym, ale jej skrzydła pokolorowałam brokatowym żelopisem, tak żeby coś tam się mieniło. I wszystko wykończyłam białym żelopisem. Dodałam po prawej stronie na no przy tych konturach, żeby takie jakby światło padało. I też nałożyłam go pomiędzy trochę takiego małego konfetti. I środek. Mega prosta ilustracja, czyli prostokąt, gdzie się podpisujemy. Do tego dwie pszczółki, jedna po lewej, druga po prawej. Rozłożone tak nierównomiernie, niesymetrycznie, jedna wyżej, druga niżej. I jeszcze tak pomyślałam, że można by było to jakoś udekorować na przykład plasterkiem. No wiecie, kiedy nas urządli jakaś pszczoła czy <laughs> jakiś inny owad, to... No Możemy sobie przykleić plasterek, eee, tak trochę głupkowata analiza, ale <laughs> no, fajnie to w sumie wygląda jak jest na tym prostokącie. Wszystko pokolorowałam markerami na bazie wody, dodałam też konfetti w kolorze zielonym tutaj w środek, tam gdzie będzie podpis, trochę szarego i oczywiście żółty. A no i też nie mogło zabraknąć cieniowania szarym pod prostokątem. Ostatni zeszyt na dzisiaj, tym razem trochę inny kolor, jest to niebieski. Do niebieskiego dobrałam sobie chemię, dlatego że będę tutaj używać głównie srebrnego koloru i pomyślałam, że będzie on super współgrał z tym, w sumie takim granatem. Jeżeli chodzi o chemię, to zaczęłam od podpisu na samym dole, który tworzę na czarno, ale jeszcze do tego będę robić obrys białym żelopisem. Ten napis robię nierównomierny, gdzie nigdzie grubszy, gdzie nigdzie cieńszy, taki troszkę obły. Ale główna ilustracja, która będzie znajdować się na środku, to taki słoiczek z wodą i trzema kryształami, właśnie w kolorze srebrnym. W ogóle lubię ten efekt, jaki dają metaliczne markery, więc jak najczęściej ich używam oraz Brokatowych żelopisów. Te brokatowe żelopisy zdecydowanie również królują na okładkach. I brokatowym żelopisem tutaj akurat ozdobię wodę, a całość kryształów wypełniam srebrnym markerem, więc pod światło będą się trochę mieniły, ale jednak ta woda rzuca się bardziej w oczy, kiedy tak już patrzę na ten efekt. I na sam koniec jeszcze dodałam biały żelopis dookoła, jakieś gwiazdeczki, kropeczki. I tak jak wam mówiłam, ten napis również obrysowałam tym samym kolorem. Pierwsza strona w chemii zaczynam od cyrkla i zrobienia okręgu na samym środku. Będzie to nam wyznaczać taką linię, gdzie znajdować się będą kryształy w różnych kształtach. I od razu wzięłam ten nie robiłam szkicu i zaczęłam rysować te nierównomierne kształty dookoła tak, żeby było widać, że są one ułożone na okręgu. Jednak później też dorysuję takim jasnym niebieskim linię tego koła i Pokoloruję kryształy na fioletowy, taki jaśniejszy, dodam również ciemniejszego. I jeszcze tak, jak na pierwszej stronie zrobiłam gwiazdki, tym razem cienkopisem czarnym i wypełnię je brokatowym żelopisem, tak żeby było wszystko delikatnie. W środku już nie zaznaczałam podpisu, będzie można się podpisać jakkolwiek, tylko chcemy. Wydaje mi się, by to naprawdę urocze. Na dzisiaj to już wszystkie okładki i pierwsze strony, jakie chciałam Wam pokazać. Pamiętajcie o kolejnym odcinku. Ja zapraszam Was również na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne rzeczy na bieżąco, filmy, relacje, filmy? No w sumie tak, filmy, relacje, zdjęcia, wszystko na bieżąco. My widzimy się w następnych odcinkach, w sobotę o 9 i w środę o 15, także do zobaczenia i pa!